Meteoryty znajdowane w Polsce. Jak wyglądają? Jak będzie wyglądał meteoryt wykopany z ziemi? Meteoryt, który znajdziecie na polu, który został wyorany przez ciągnik. Jak meteoryt będzie wyglądał? W naszym klimacie, wilgotnym klimacie, mroźne zimy, wilgotne lata. Czy będzie wyglądał w ten sposób? Czy będzie wyglądał jednak w ten sposób? O tym wszystkim dowiecie się w tym odcinku Meteorytów bez ściemy. Zapraszam! Tutaj mam, można powiedzieć, typowy meteoryt. Jest to chondryt zwyczajny, meteoryt siewierz. Typowy, piękny chondryt. Jest jeszcze w środku dość świeży, mało zarzewiały. Ma na powierzchni czarną skorupę, pełno regmagliptów, tych zagłębień. Można powiedzieć, no typowy meteoryt, no jak można byłoby czegoś takiego nie znaleźć, nie rozpoznać, pomylić meteoryt z jakimś żużlem, otoczakiem, innym dziwnym kamieniem. No nie sposób, prawda? Biały środek, jasny środek i jeszcze tutaj widać połyskujące żelazo, drobinki żelaza. Meteoryt oczywiście przyciąga magnes i to bardzo wyraźnie. No nic prostszego niż rozpoznanie meteorytu. No nie można tego z niczym innym pomylić. A jednak jest z tym problem, ponieważ meteorytu o takim wyglądzie, meteorytu tego typu nie znajdziemy w Polsce. Dlaczego? Ponieważ jest to meteoryt bardzo świeży, który został znaleziony po prostu miesiąc, tydzień po spadku. Jeżeli w Polsce spadnie jakiś wreszcie meteoryt, tak jak na przykład w Czelabińsku, potężny spadek, dużo okazów, to wtedy będziemy szukać czegoś takiego. Natomiast do tego czasu, aż u nas coś spadnie, niestety takich meteorytów nie szukamy. Takich meteorytów nie znajdziemy. Ponieważ okaz, który spadł w naszym klimacie, naprawdę bardzo szybko zacznie rdzewieć i zmieni radykalnie swój wygląd na taki, na jaki po prostu nikt by nie spojrzał. Aby zrobić ten odcinek, zebrałem taką specjalną kolekcję meteorytów, aby Wam właśnie pokazać, jaka jest różnica między meteorytem muzealnym, meteorytem, który został oczyszczony, przygotowany do sprzedaży, do wystawienia. Taki meteoryt, który można zobaczyć w muzeach, na aukcjach internetowych, a meteorytem wyciągniętym, że tak powiem, z dziury. Mam tutaj dwa rodzaje polskich meteorytów. Meteoryt Pułtusk, który spadł 30 stycznia 1868 roku, czyli 150 lat i jeden dzień temu. Taka ciekawostka. I tutaj mam dwa okazy meteorytu Morasco, który jest meteorytem żelaznym. Dwa zupełnie różne meteoryty, które dzieli, w zasadzie dzieli wszystko. Tu mamy chondryt, meteoryt kamienny, tu mamy meteoryt żelazny. To jest płaszcza planetoidy, to mamy jądro planetoidy. To spadło 150 lat temu, to spadło gdzieś 4, 5, 6 tysięcy lat temu. Zależnie kto jak sobie tam ustali, czy mu wyjdzie z badań. Także jak sami widzicie, dzieli je wszystko. A jednak zobaczcie, że te dwa okazy nie dzieli aż tak dużo. Przynajmniej z wyglądu. No zobaczcie, no są bardzo podobne. I teraz, jaka jest różnica między tymi okazami, które zostały oczyszczone, wypreparowane, cała zwietrzelina, rdza, cały brud z okazu został zdjęty bardzo, bardzo pracochłonnie. Natomiast te specjalnie sprowadziłem
dla pokazania, jak meteoryt wygląda w stanie znalezienia. Po prostu no, tak te dwa okazy zostały znalezione, wyciągnięte z tej przysłowiowej dziury. Oczywiście wszystkie te okazy pięknie przyciągają magnes, bardzo mocno, także mają żelazo. To na 100%, ponieważ mają rdze. Jeżeli znajdziecie jakiś meteoryt przykładowy i ten meteoryt nie będzie zardzewiały, a będzie przyciągał magnes, to od razu możecie z czystym sumieniem ten meteoryt wywalić na rabatkę. Ponieważ jeżeli w meteorycie jest żelazo, przyciąga on magnes, musi być zardzewiały. I teraz skupmy się na tych dwóch okazach polskich meteorytów. Dlaczego polskich? Właśnie dlatego Wam specjalnie te okazy zgromadziłem. Dziękuję tutaj bardzo Łukaszowi, Dave'owi, no i to są moje okazy, za udostępnienie tych okazów Półtuska. Zobaczcie, jak różne są te okazy, jak bardzo te okazy różnią się od tych meteorytów oczyszczonych. Natomiast w internecie, gdzieś w muzeach nie zobaczycie nigdy czegoś takiego, ponieważ każdy znalazca od razu oczyszcza swój okaz. Nikt nie zostawia meteorytów w stanie znalezienia obtoczonych ziemią, rdzą i tak dalej, ponieważ no, wyglądają brzydko. W tym konkretnym przypadku akurat ten półtusk uznaliśmy, ja uznałem też między innymi, że on jednak fajnie wygląda w takim stanie naturalnym, ponieważ nie jest aż tak strasznie zabrudzony, nie ma aż takiej grubej zwietrzeliny jak na przykład tu w tym przypadku Moraska. I w tym konkretnym przypadku lepiej go było zostawić w stanie znalezienia, co ma swoje plusy, powiedzmy, kolekcjonerskie. I teraz popatrzcie na te dwa okazy. Przecież to zupełnie są dwie różne powierzchnie. To, ten czarny półtusk, no tego można byłoby się spodziewać. Jest to meteoryt, widać, że jest meteoryt, ma czarną skorupę obtopieniową, no przyciąga magnes, no jest ciężki i super, nie? Natomiast tu, no czy schylilibyście się po coś takiego gdzieś na polu? No raczej wątpię, że ktoś z Was chciałby zbierać jakieś takie brzydkie, rdzawe coś, jakąś kupę rdzy. I właśnie w tym jest problem, że jeżeli już ktoś do mnie coś przysyła, a w zasadzie przysyła prawie codziennie, dostaje jakieś maile z kolejnymi kamieniami, żużlami, otoczakami, innymi dziwnymi rzeczami, które kompletnie nie mają nic wspólnego z meteorytami. Natomiast no, ludzie pytają, czy jest to meteoryt, co Pan o tym sądzi, czy wygląda to na meteoryt. No, przeważnie te okazy, które są do mnie przysyłane, no, mają jakieś te cechy meteorytów. Są, na przykład mają skorupę, przyciągają magnes, ale na przykład nie są zardzewiałe. I teraz to jest już pierwsza wskazówka dla mnie, że tutaj nie mamy do czynienia z meteorytem, ponieważ no niestety, no nie da się oszukać przeznaczenia. Jeżeli jest to meteoryt, jeżeli ma żelazo, przyciąga magnes, musi być zardzewiały. No tutaj nie ma o czym mówić. No chyba, że tak jak w tym przypadku się wierza, że mamy do czynienia ze świeżym spadkiem, który tam ktoś podniósł parę dni po spadku, czy ktoś był nawet świadkiem spadnięcia meteorytu, upadku meteorytu i go podniósł. Ale takie zgłoszenia też się zdarzają, że coś w stylu, no bo dziadek tam widział, jak tam spadło za stodołą 50 lat temu, ja wczoraj poszedłem i podniosłem kamień i to jest pewnie ten meteoryt. Pełno różno mam różnych dziwnych, kompletnie odjechanych i bzdurnych historii mam, które mi próbujecie wcisnąć. No niestety nie jeden meteoryt już widziałem. I
to u mnie nie działa. Także jeżeli jest meteoryt, ma żelazo, musi być zardzewiały. Oczywiście przyszedł Krecio i mi przeszkadza. Krecio, spadaj stamtąd, robisz cień. Ojeju. Zobaczmy teraz na Morasko. Się pozbędę tego magnesu. Morasko. Też już najwyższy czas, żeby ten film zrobić, ponieważ no niestety prawa natury działają i zwietrzelina z tego okazu no niestety już mi odpada. Zmiany temperatury, zmiany wilgotności i pełno tu jest już pęknięć i gdzie się go nie dotknie, to odlatuje ta zwietrzelina. Musiałem go pokleić. Prawdopodobnie to Morasko skończy oczyszczone tak jak to. I zobaczcie. Różnica no, diametralna, prawda? Meteoryt oczyszczony z czarną. No tutaj skorupy jest mało, to jest... Krecio mi przeszkadza. Tutaj na Morasku już w zasadzie skorupy bardzo mało zostało. Ona jest tylko w regmagliptach, gdzieś tam można ją dostrzec. Natomiast cała reszta tej skorupy już odpadła, została zwietrzała. Znowu skurczybyk mi przeszkadza, no. Natomiast tutaj, ten okaz specjalnie podczas mojej wizyty w Morasku kupiłem od znalazcy dla tej bardzo ładnej zwietrzeliny. Ponieważ no, okazów w stanie znalezienia, no to ja mogę zobaczyć ewentualnie tam u jednego czy drugiego kolegi, którzy się na przykład pochwalą, że akurat coś znaleźli. No ale ten okaz po paru dniach, czy po tygodniu, dwóch, jak tam mają czas, znika i pojawia się oto taki czarny morask. Czarny meteoryt Morasko. A ten znika. Nigdzie na aukcjach nikt nie sprzedaje, nie oferuje meteorytów nieoczyszczonych, no bo tego nikt nie kupi. No. Dlatego ten okaz jest dla mnie cenny właśnie z tego powodu, że jest brzydki i pokazuje, jak Morasko wygląda po wyciągnięciu z ziemi. Taki meteoryt może zostać wyorany przez ciągnik na polu i leżeć sobie gdzieś na powierzchni. I teraz nie szukamy czegoś takiego. Szukamy właśnie czegoś takiego. Gród rdzy. Kamieni, które są porządnie zardzewiałe. Jeżeli oczywiście są magnetyczne, przyciąga je magnes, to szukamy okazów zardzewiałych. Taki mamy klimat w Polsce. W takim klimacie żyjemy i niestety takie meteoryty będą u nas występowały w ziemi. No. Meteoryt, który spadł i leży od kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysięcy lat na terenie Polski, będzie właśnie wyglądał w ten sposób. I tu jest właśnie sedno sprawy, że wy przeważnie kierujecie się tym, co zobaczycie w internecie. Każdy znalazca oczywiście deklaruje, że on jest już bardzo obeznany, on obejrzał zdjęcia w internecie, on obejrzał filmy, on tam coś tam, coś tam, coś tam. I on się bardzo dobrze zna na meteorytach i to, co on mi przysyła do zbadania, do oceny, to oczywiście jest meteoryt, no tylko ja muszę potwierdzić. No i ja oczywiście nie potwierdzam, bo jestem taki niedobry, że nie potwierdzam tego, co uważam, że nie jest meteorytem. No i wtedy się okazuje, że ja się nie znam. No, może się nie znam. W każdym bądź razie przeważnie są to okazy, które wyglądem przypominają to, co można właśnie w internecie zobaczyć. A to, co w internecie można zobaczyć, to właśnie się ma nijak do tego, co można znaleźć, co da się znaleźć w naszych warunkach. I tu jest właśnie sedno tego filmu, tego odcinka Meteorytów bez ściemy. Jaka jest różnica między tymi meteorytami znalezionymi, nieoczyszczonymi, a oczyszczonymi? Tu pojawią się filmy, które właśnie specjalnie zostały też nagrane odnośnie i Putuska, i Morasko, te filmy 360 stopni, w których bardzo dokładnie sobie możecie obejrzeć
detale tych poszczególnych okazów, bo oczywiście tutaj nie jestem w stanie Wam przykładać do obiektywu i pokazywać w ten sposób. Tam sobie dokładnie obejrzycie, zatrzymiecie, cofniecie i mam nadzieję, że to spowoduje, że wreszcie może ktoś znajdzie meteoryt w Polsce, a nie tylko znajdzie na tony różne dziwne żużle, otoczaki, granity, jeszcze cegłówki nigdy nie dostałem do sprawdzenia, ale wszystko przede mną, wszystko przed Wami, na pewno kiedyś ktoś mi coś takiego przyśle, tego jestem pewien. Krecio, 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 a co ty, co ty o tym sądzisz? Powiedz, Krecio. Krecio jak zwykle nie chce nic powiedzieć, wszystko zachowuje dla... Popieprzyło cię, kocie. Gruby. Uwaga, trzeba grubego ściągnąć. Ty gruba się. Już, gdzie ty tu? Pięciokilowy gruba się. No co? Nie wolno po kwiatku łazić. On, Krecio, uwielbia przeszkadzać swojemu panu w kręceniu bardzo ważnych filmów. Tak? Ci. Sierściu. Ale Krecio musi być w filmie, ponieważ Krecio dostaje na więcej lajków. Więcej niż ja. Ty. No dobra. Słuchajcie. Niech mi się nikt nie odważy przysłać nas od jutra meteorytu, który nie jest zardzewiały. To po pierwsze. I to jest film, który jest obowiązkowy dla wszystkich szczęśliwych posiadaczy przyszłych meteorytów. Ja bym naprawdę bardzo szczęśliwy, gdyby od jutra tak średnio co miesiąc ktoś przysyłał faktycznie meteoryt. Byłbym w niebo wzięty. Nie tylko ja, ale całe nasze środowisko meteorytowe byłoby w niebo wzięte, gdyby taka ilość meteorytów się pojawiała w naszym kraju, ponieważ niestety no, Polska pod tym względem jest bardzo uboga. Nic u nas nie chce spadać. Spada wszędzie naokoło, a nie u nas. No, jeżeli już coś stacje bolidowe zarejestrują, no to jest to jakieś bździna typu 100 gram, która wpadnie w krzaki i czegoś takiego to nawet nie ma sensu szukać, jeżeli jest elipsa obliczona, tam plus minus 1 czy 2 kilometry, no bo ciężko byłoby naprawdę coś takiego małego znaleźć. Czekamy na wielki spadek typu Czelabińska lub no przynajmniej, żeby było 100-200 kilo meteorytów, które by spadły na powierzchnię Ziemi i wtedy byłoby naprawdę co szukać. Także proszę Państwa, mam nadzieję, że ten film, do którego się bardzo długo przygotowywałem, wręcz za długo, ponieważ te okazy już trzymam tak długo, że w zasadzie są prawie moje. Mam nadzieję, że ten odcinek bardzo Wam pomoże w decyzji, co wysłać do analizy, co wysłać mi do sprawdzenia, co może być meteorytem, a co nim na pewno nie jest. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam bardzo w tym pomoże. No i zapraszam na następne, ponieważ oczywiście będą następne odcinki, będą o dużym morasku, będą o cięciu, będą o szlifowaniu, będą różne inne dziwne tematy. Tyle na dzisiaj, dość pieprzenia o niczym. Szukajcie zardzewiałych kamieni. Hej!